całość powstań. Baczność do hymnu. Jeszcze Polska nie zginęła, nie żyjemy. Co na obca przerozdzieła, żadną odbierzemy. Marsz, marsz do Polski, z ziemi polskiej na paski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Marsz, marsz do Polski, z ziemi polskiej na paski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. Przejdzie Wisłę, przejdzie Warnę, będzie pola chmary. Marsz, marsz obrowski, z ziemi polskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, marsz obrowski, z ziemi polskiej do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Całość spocznie po hymnie. Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych. Ile w trudzie nieustannym, wspólnych zmartwień, wspólnych dążeń. Chcemy wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia. Słowami Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego rozpoczynamy naszą dzisiejszą uroczystość. Nadszedł dzień, kiedy przyszło nam się pożegnać. Minęło kilka lat, odkąd wstąpiliśmy w mury tej szkoły, podczas których stawaliśmy się dojrzalsi, starsi. Dziś nadeszła pora rozstania z nauczycielami, przyjaciółmi i beztroskimi latami, które pozostaną na zawsze w tych murach. Każdy z nas zostawi w tej szkole cząstkę siebie. Tu przeżywaliśmy nasze sukcesy i gorycz porażek. Tu zawiązały się nasze przyjaźnie, które teraz będą musiały przejść próby rozłąki. Minione lata będą na pewno najmilszym wspomnieniem. Dziś nasze serca przepełnia nie tylko radość z ukończenia gimnazjum, ale także smutek z powodu rozstania z tym wszystkim, co stanowiło istotę naszego życia w ostatnich latach. I choć nieraz przysparzaliśmy wielu zmartwień naszym nauczycielom, chcielibyśmy, aby w ich pamięci pozostały tylko te lepsze chwile. W tym szczególnym dla nas dniu witamy wszystkich na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2018-2019 oraz na pożegnaniu klas trzecich, ostatnich absolwentów gimnazjum. Witamy panią burmistrz miasta i gminy Kietrz, Dorotę Przysiężną-Bator. Oraz pana wiceburmistrza Marcelego Głogiewicza. Serdecznie witamy panią dyrektor Barbarę Jabłońską.
Miło nam powitać wicedyrektorów Annę Ludwikowską-Wierzchowiec, Jolantę Wojnarską i Bożenę Wilk. Gorąco witamy wszystkich nauczycieli przybyłych na dzisiejszą uroczystość. Witamy rodziców, w szczególności przewodniczącą Rady Rodziców, pannę Annę Ligocką oraz pracowników administracji i obsługi. Serdecznie witamy Was, drogie koleżanki i koledzy, uczniowie ostatniego rocznika gimnazjum w Kietrzu. Prosimy panią burmistrz Dorotę Przysiężną-Bator o zabranie głosu. Proszę państwa, każde pożegnanie, choćbyśmy nie wiem jak zaklinali rzeczywistość, musi wiązać się ze smutkiem. I to nasze dzisiejsze nie jest inne. Jest nam smutno, bo żegnamy ostatnich absolwentów. Jest nam smutno, bo żegnamy absolwentów, o których niestety mówimy ostatni. Jest nam smutno, bo żegnając tychże absolwentów, żegnamy naszą przygodę z gimnazjum w Kietrzu i z gimnazjum w ogóle. Ale ta sytuacja ma też swoją drugą stronę, drugie oblicze. Gdybyśmy tak spojrzeli na to motto, które nam tutaj towarzyszy, to ono mówi, że coś się kończy, żeby coś mogło trwać. I my w to trwanie wierzymy. Wierzymy, że ta szkoła, bo mury zostają, ale wierzymy, że ta szkoła, to gimnazjum, będzie trwało, bo ma takich absolwentów. Będzie istniało, bo oni zawsze będą mogli powiedzieć o sobie: jesteśmy, byliśmy uczniami gimnazjum. Bardzo, bardzo mocno w to trwanie wierzymy. Wierzymy także, że ta szkoła dała naszym absolwentom pewną mądrość, pewną roztropność, która pomoże im dokonywać ważnych życiowych wyborów. Te wybory już teraz, już za chwilę, bo za chwilę przecież decydować będą o tym, którą drogą pójść, którą szkołę wybrać. Więc drodzy absolwenci, dziękując wam za ten rok wytężonej pracy, dziękując wam za to, że ciągle jeszcze jesteście, za chwilę powiemy, że byliście tutaj, chciałam szczególnie podziękować temu absolwentowi, któremu mam zaszczyt i niewątpliwą przyjemność wręczyć tradycyjną już, bo wręczaną w naszym mieście nie od dziś przecież, nagrodę burmistrza. Jeśli pozwolicie, to posłużę się ściągą. Za uczestnictwo i zdobycie wysokich lokat w zawodach rangi powiatowej przyznaję nagrodę burmistrza w kategorii nauka Maciejowi Rasiukowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani burmistrz. Prosimy panią dyrektor Barbarę Jabłońską o zabranie głosu. Ja również w swoim imieniu witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam wszystkich zaproszonych gości na czele z panią burmistrz. Witam nauczycieli, obecnie uczących i tych, którzy uczyli w minionych latach. No i witam przede wszystkim absolwentów obecnych klas trzecich, ale i też tych z lat wcześniejszych. Jeszcze raz witam bardzo serdecznie. Drodzy państwo, przyszło mi dzisiaj żegnać gimnazjum, choć w rzeczywistości z gimnazjum jestem związana zaledwie od roku czasu, kiedy to pod moją pieczą włączone zostało gimnazjum, a bezpośrednio odpowiadała za nie pani wicedyrektor Anna Ludwikowska-Wierzchowiec i korzystając z okazji, z tego oto tutaj miejsca, chciałam bardzo serdecznie podziękować pani Ani, która dbała o to, żeby sprawnie przebiegała nauka w naszym gimnazjum, żeby nasi uczniowie mieli możliwość rozwijania swoich pasji i uzdolnień, a takową mieli. No i przede wszystkim za to, że mogli się tutaj czuć bardzo komfortowo. Bardzo serdecznie pani wicedyrektor za to dziękuję. Pozwolę sobie też dodać, że chociaż nie miałam pojęcia praktycznie żadnego na temat gimnazjum, obecne moje nie jest jakieś ogromne, ale dzięki pani Ani Ludwikowskiej-Wierzchowiec
nie musiałam się zbytnio do tego przykładać, przyznam się szczerze, ponieważ naprawdę wszystko było dopięte tak jak trzeba, więc jeszcze raz Aniu bardzo serdecznie dziękuję. I cóż, moi drodzy, pozwolę sobie z tego oto miejsca oddać głos właśnie pani wicedyrektor, która myślę, że w taki szczególny sposób, bardziej emocjonalny, pożegna naszych absolwentów. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani dyrektor za te miłe słowa, ale pani dyrektor droga, ja teraz nie powiem nic, bo scenariusz przewiduje moje wystąpienie nieco później. Dlatego ja bardzo serdecznie dziękuję jeszcze raz pani dyrektor za to, co usłyszałam. Bardzo jest mi miło, a głos oddaję uczniom i ich scenariuszowi. Dziękujemy pani dyrektor. Dzisiejszy dzień jest dla nas wszystkich zarówno radosny, jak i smutny, trochę nostalgiczny. Jest też bardzo uroczysty i wyjątkowy, dlatego muzycznie rozpoczynamy nasze spotkanie. Zapraszamy na scenę zespół Nambik, którego zasługi dla naszej szkoły są nieocenione, a dziewczyny z zespołu reprezentują miasto i gminę na wielu konkursach i festiwalach, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Na początek zaśpiewają pieśń, która wpisuje się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Posłuchajmy utworu Niech żyje Polska. W księdze narodu i pierwszeństwa polskiego nowe karty dziś pisze historia. Pisze serce miłością, dobrą myślą i wiedzą, mądrą pracą i wiarą niezłomną. Niech żyje Polska niepodległa, biało-czerwona.
Do zespołu dołączą teraz nasze absolwentki, które gościnnie wystąpią z zespołem Nambik. Zanim chcę też odkryć po swojemu pędzie.
się nie zatrzyma, zdradzi cię nieraz. Biegnij przed ciebie kierunek, trzymaj z wiatrem lub pod Strosta, czonek, strój.
serdecznie dziękujemy zespołowi Nambik. Dziś nasze serca przepełnia nie tylko radość z otrzymania świadectwa ukończenia gimnazjum, ale także smutek z powodu rozstania z tym, co stanowiło istotę życia w ciągu ostatnich lat. Zakończył się pewien ważny etap naszego życia i dalsze życie będzie stawiało nam nowe problemy, których rozwiązywanie może być coraz trudniejsze. Przed nami cały świat. Przed nami nadzieje, niepokoje, niepewność. Mozolne szukanie drogi i prawdy na splątanych ścieżkach życia. Teraz moment szczególny. Wręczenie świadectw ukończenia gimnazjum uczniom klas trzecich. W pierwszej kolejności zostaną wyczytani uczniowie wyróżnieni. Prosimy wychowawcę klasy trzeciej A, panią Ewę Lewarz oraz Sylwię Dworzyńską-Sroka. Zapraszamy panią dyrektor Barbarę Jabłońską i panią wicedyrektor Annę Ludwikowską-Wierzchowiec. Kochani, otrzymacie świadectwa za chwileczkę na początek ci, którzy otrzymali świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Pozwólcie, że zanim świadectwa odczytam dedykację, którą przygotowały wychowawczynie dla swoich wychowanków, wychowawczynie klasy z trzeciej A. Żyj tak, aby każdy kolejny dzień był niesamowity, wyjątkowy. Wypełniaj każdą chwilę tak, aby potem wspominać ją z nadzieją. Czerp energię ze słońca, kapiącego deszczu i uśmiechu innych. Szukaj w sobie siły, entuzjazmu i namiętności. Próbuj życia i układaj je w swój własny sposób. Żyj najpiękniej jak potrafisz. Po swojemu. Spełniaj się. Wychowawczynie pani Ewa Lewosz i pani Sylwia Dworzyńska-Sroka. Piękne to było. Brawa się należy. A ja zapraszam do siebie Gracjana Łukasza Kolanko, aby odebrał świadectwo wraz z naszymi serdecznymi gratulacjami za zdobycie tak wysokich not w trzeciej klasie. Zapraszam Macieja Walczewskiego. Kolejną osobą, która uzyskała bardzo dobre i dobre wyniki w nauce, jest Oliwia Tałanda. Ostatnie w trzeciej A, drogie panie wychowawczynie, świadectwo z biało-czerwonym paskiem otrzymuje Rafał Rajsz. Niestety dzisiaj nie jest obecny wraz z nami, ale kogoś prosił o odbiór świadectwa jutro, w piątek. Także dla Rafała zaoczne brawa poproszę, bo również otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem. Ponieważ trzecia A to absolwenci klasy sportowej, to oczywiście nagrody sportowe są nieodzowne. Pani dyrektor ma? Tak. Tymoteusz Furman, sportowiec. Oczywiście świadectwa bym zapomniała z wrażenia. Dobrze, że tu pani dyrektor czuwa. Nikola Kretek zapraszamy. Dziękuję. Rafał Kulisz. Jonathan Front. Jonathan jest tutaj.
Magda Bednarz. Marcela Frydryk, zapraszamy. I zaprosimy pozostałych uczniów tutaj z klasy 3A, żeby wam tutaj na środku również wszystkim wręczyć świadectwa. 3A zapraszamy. 3A, to które to czapeczki? Bez czapeczek 3A? Gdzie są czapki? Ci bez czapek nie dostaną świadectw. No, od razu lepiej. Chcielibyśmy choćby małym listem gratulacyjnym Państwu dzisiaj serdecznie podziękować i pochylić przed Wami głowę. Zapraszam Panią Violetę Zapotoczną. Panią Małgorzatę Walczewską. Pani Małgorzata. Panią Iwonę Skibińską. Jest Pani Iwona. Oraz panią Agnieszkę Kolanko. Prosimy o wniesienie tabla klasy 3A. Ja mam nadzieję, że nam pokażecie tablo. Proszę spektakularnie rozpakować to tablo. Wszyscy jesteśmy ciekawi, co tam zobaczymy. Nogi widzimy. Więc odwróćcie proszę i pokażcie, jak wygląda tablo klasy 3A. Piękne tablo. Piękne tablo. Do góry nogami. Teraz jest super. Do góry tablo. Super. Brawo. Pięknie. Wszyscy w strojach sportowych, bo to przecież klasa sportowa. Klasie 3A bardzo serdecznie dziękujemy. Pani Elwira Sekuła już jest, ja was troszeczkę wybawię, troszeczkę was pozbawię roboty. Mogę? Tak? Pozbawiam roboty naszych wspaniałych konferencjerów, niech trochę odpoczną, bo gorąco. Mamy klasę 3B i również mamy dedykację, którą przygotowała pani wychowawczyni. Mam stanąć na środku, pan Marian kazał. Przepraszam, ja zapomniałam. Życie jest krajobrazem. Wiele się w życiu zmienia. Dziś jesteśmy klasą, jutro zostaną wspomnienia.
wychowawczyni pani Elwira Sekuła. A po odbiór świadectw z biało-czerwonym paskiem, a więc tych najwspanialszych, najbardziej oczekiwanych, zapraszamy absolwentów z trzeciej B. Na początek Wiktoria Wójcicka. Kolejną osobą, która uzyskuje najwyższe noty, świadectwo z biało-czerwonym paskiem, jest Wiktoria Dradrach. Wiktoria chyba coś jeszcze ma dostać. Wiktoria Dradrach otrzymuje nagrodę, piękną, to jest Mały Książę, cudowna książka, jeżeli jeszcze nie przeczytaliście, bo to była lektura i wydawało wam się, że lektura to jest coś strasznego, to nie jest nic strasznego, to jest coś pięknego, polecam. Wiktoria Dradrach zdobyła pierwsze miejsce w czytelnictwie. Cudownie, czytanie książek jest fantastyczne. Jeszcze jedną nagrodę przewidziała pani wychowawczyni, sportową. Sportowcem z klasy trzeciej B, którego chcielibyśmy uhonorować, jest Klaudia Drżał. Dlaczego ty niesiesz czapkę w ręku? Czapka to jest coś, co się nosi na głowie. Przynajmniej dzisiaj. I zapraszamy pozostałych absolwentów z trzeciej B. Obowiązuje zasada, ten bez czapki wychodzi bez świadectwa. Oczywiście dziękujemy rodzicom absolwentów z klasy trzeciej B, a w szczególności chcemy nasze wyrazy podziękowania słać państwu Anecie i Mirosławowi Wójcickim oraz państwu Jolancie i Zbigniewowi Dradrach. I teraz moment, na który trzecia B czeka. W jakich okolicznościach będzie się pojawiała na naszym tablu przez najbliższe 10, 20, a może 120 lat. Panie Jacku, prosimy o wniesienie tabla. Zapraszamy, czekamy, zniecierpliwieni. Puśćcie proszę pana Macewicza. Jest tablo, brawo, brawo dla tabla. I kochani, co tam jest? Pokażcie nam proszę. Ojej, co to jest? Co to jest? No to już jest po prostu odlot w kosmos. Totalny odlot w kosmos. Bardzo dziękujemy klasie z trzeciej B. Dziękujemy trzeciej B, a ja już tutaj zapraszam do siebie wychowawczynię klasy trzeciej C, panią Aleksandrę Cioch, która na ten moment jest jeszcze sama, tak? Bo no niestety pani Renata Zamkowa z powodów osobistych się może spóźnić troszeczkę, ale mamy nadzieję, że do nas dotrze, więc pani Aleksandra pełni tutaj honory wychowawcy klasy trzeciej C. I znowu świadectwa z biało-czerwonym paskiem. Emilia. Która Emilia? Emilia Chmielowska. Emilka Chmielowska. Mamy cytat.
książki, tak. Proszę brać ode mnie te świadectwa, bo ja jakoś zapominam oddawać. Kolejną osobą, która otrzymuje świadectwo z biało-czerwonym paskiem, jest Wiktoria Herba. Zapraszamy Wiktorię. I kolejną osobą jest Paulina Macewicz. Martyna Panicz. Kolejną osobą jest Jakub Byrtus. Jakub jest też przewidziany tutaj po jakąś nagrodę, ale jeszcze za chwilę. Karolinkę Kuś poprosimy tym razem. No i zapraszam Maćka, Maćka Rasiuka. Maciek Rasiuk to jest uczeń. Maciej Rasiuk uzyskał świadectwo z biało-czerwonym paskiem, ale to jest najlepsze świadectwo z gimnazjum. Maciek ma średnią 5 i jakiś taki ogromny przecinek, że już nie pamiętam. Także Maciek, serdecznie ci gratulujemy za to, że zdobyłeś najwyższą średnią. I oprócz świadectwa nagrody, zaraz jeszcze otrzymasz, tak jak zwykle, taką małą pamiątkową statuetkę. I mam nadzieję, że nie będzie tylko zbierała kurzu, ale zawsze i jeszcze przez 50 lat będziesz się nią chwalił. Maciek, gratulujemy, to jest nasz najlepszy absolwent. Jeszcze jest ktoś z paskiem? Także Maciek, dziękujemy ci bardzo, gratulujemy. Troszeczkę zmieniła nam się kolejność, ponieważ gdzieś zaginęła wkładka, zaginęło malutkie tablo, które przygotowane zostało przez wychowawczynię, więc ja teraz odczytam to, czego życzą pani Aleksandra Cioch i pani Renata Zamkowa swoim podopiecznym. Szczęśliwej drogi już czas. Mapy życia w sercu masz, jesteś jak młody ptak. No i dalej nie widzę bez okularów. Matko, straszne. Cele w życiu człowieka powinny być... No przepraszam, ja nie widzę po prostu, nie mam okularów. Pani dyrektor. Powinny być jak horyzonty, tak aby osiągając jedno, zawsze widzieć nowe. Zdobywając to nowe. Wasze wychowawczynie Aleksandra Cioch i Renata Zamkowa. No tego się nie spodziewałam, to jest jakaś taka przykrość. I oczywiście oni, to jest troszkę nasze dzieło, jak już mówiłam, ale przede wszystkim dzieło i trud wychowawczy rodziców. Zatem zapraszamy teraz rodziców, państwa Dorotę i Grzegorza Herbów. Zapraszam serdecznie państwa Katarzynę i Adama Chmielowskich. Zapraszam państwa Annę i Janusza Paniczów. Zapraszam serdecznie państwa Alicję i Franciszka Rasiuków. Zapraszam serdecznie państwa Danutę i Jacka Macewiczów. Oraz państwa Halinę i Józefa Kusiów. To zapraszamy pozostałych czarnoczapkich, czyli trzecia C.
teraz niespodzianka, drodzy Państwo. Nikt się nie spodziewa, że teraz wkroczy pan Jacek i wniesie tablo. Czyżby tablo? Zobaczymy, co tam wniesie pan Jacek. A jednak tablo. No to kochani, energicznie, co tam mamy? Czy to na pewno wy? A może jakieś ufolutki, bo już jedne były. Czy to też ufolutki? Znowu do góry nogami. Panie Jacku, ja pana bardzo proszę, żeby kolejne tablo wniósł pan właściwą stroną. Czy my tu mamy ufolutki? Nie, my tutaj mamy jakieś geograficzne ludki. Tak jest. I pokazujemy i chwalimy się. Piękne tablo, brawo. Dziękujemy klasie trzeciej C i już czym prędzej zapraszamy panią Ninę Skibińską i klasę trzecią D. Zaraz tutaj będziemy nagradzać. Na początek, o pani Ola, dziękujemy bardzo, tak, dziękujemy pięknie. Na początek ja poproszę panią wychowawczynię o piękny cytat, bo na pewno taki został przygotowany dla uczniów. Trochę większa czcionka, chyba dam radę. Jakby co, to pani dyrektor mi podpowiada tutaj. Zakończył się dla was najbardziej beztroski okres życia. Dalej też będzie świetnie, ale trzeba już będzie wziąć odpowiedzialność za własną przyszłość. Życzę wam, aby te decyzje okazały się jak najbardziej trafne. Ale jeśli kiedyś coś wam się nie uda, pamiętajcie, że nie wolno się poddawać i rezygnować z marzeń. Cele osiągnięte z wysiłkiem i nakładem własnego zaangażowania warte są najwięcej. Wychowawczyni Nina Skibińska. Mamy również świadectwa z biało-czerwonym paskiem i takie świadectwo i nagrodę otrzymuje Emilka Głogiewicz. Bardzo proszę. Dziękuję. Nie tylko w trzeciej A byli sportowcy, w trzeciej D sportowcy byli również. I sportowcem, sportowczynią, sportsmenką, którą chcielibyśmy nagrodzić, jest Dominika Majda. Może dlatego, że Dominika w trzeciej A zaczynała, a potem jakieś losy ją rzuciły do trzeciej D. Tak było? To chyba tak. Zapraszamy serdecznie państwa Ewę i Janusza Głogiewiczów, którym serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Co nam zostało? Chyba niebieskie czapki, tak? Niebieskie zostały? No to chodźcie, niebiescy. Zapraszamy, niebieskie czapki. Ciekawe, czy trzecia D też tablo ma. Zobaczymy. Panie Jacku, fanfary. Nie ma pana Jacka, nie ma tabla, a jedna. Zobaczymy, czy tym razem znowu zaczynamy od nóg. Jest szansa. No to kochani, pokażcie, co tam jest. Były ufolutki, sportowe ludki. A jednak, panie Jacku, niestety niczego pan się nie nauczył. Pięknie. Tablo trzeciej D. A teraz chwila, na którą co roku wszyscy czekamy ze zniecierpliwieniem. Przedstawienie ucznia, który uzyskał najwyższy wynik z egzaminu gimnazjalnego.
wyniki przedstawi pani dyrektor Anna Ludwikowska-Wierzchowiec. Kochani, wyniki egzaminu gimnazjalnego tradycyjnie od wielu, wielu lat. Ten, kto uzyskał najwyższą średnią z egzaminu gimnazjalnego, otrzymuje kolejną, myślę, miłą pamiątkę. W tym roku jest Maciek. Maciek Rasik, zapraszamy. Najlepiej zdany egzamin gimnazjalny. Maciej, gratulujemy. Dziękujemy pani wicedyrektor. Świadectwa rozdane. Przypomnijmy sobie teraz nasze ostatnie miesiące. Zapraszamy do obejrzenia prezentacji klas trzecich. Z wielu Będą.
Kochani Państwo, już kończymy tę część uroczystości, która jest związana z tegorocznymi absolwentami. Zanim jednak przejdziemy do drugiej jej części, chciałabym jeszcze zaprosić uczniów, którzy są najlepsi, najlepszego sportowca i najlepszą sportsmenkę. Najlepszym sportowcem gimnazjum jest Maciek Walczewski, a najlepszą sportsmenką Nikola Kretek. I Was teraz serdecznie zapraszam. Nikola była świetna, ale nagrodę otrzymuje Magda. Przepraszam, jest gorąco. Magda, tym bardziej gorące brawa dla Magdy. Magda, bardzo Cię przepraszam, ale widzisz, z pamięci człowiek już nie widzi w tym wieku, wiesz? Co tam ma napisane na tej statuetce, także gratuluję Ci jeszcze raz. I bardzo Cię przepraszam. A Nikola była zaraz za Magdą, dlatego się pomyliłam. Mieliśmy jeszcze konkurs organizowany tutaj panią Anię Aleksiejewicz, do siebie poproszę. I opowiedzcie o konkursie, pani Aniu. To był konkurs ortograficzny. To był konkurs ortograficzny i chciałabym jeszcze na koniec tej części uroczystości zaprosić Emilię Chmielowską, która uzyskała tytuł mistrza gramatyki 2015. Czyli 2019 oczywiście. Powinnam już zacząć wakacje. Gratuluję. Były również konkursy związane z 17 marca, czyli ze świętem Patryka, świętego zresztą. No i tu niespodzianka. Wygrała Emilka Chmielowska. A drugie miejsce w tym zielonym konkursie zajął Maciek Rasiuk. W konkursie wiedzy o Irlandii trzecie miejsce zdobyła Wiktoria Herba. Konkurs multimedialny, w dalszym ciągu zielony, czyli związany z Irlandią, i zwycięstwo Rafała Rajsza. Brawo dla Rafała. Dziękuję bardzo. Człowiek nie jest wielki przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Te słowa Jana Pawła II niechaj będą wyrazem uznania dla Was, drodzy pedagodzy. To właśnie Wy dzieliliście się z nami swoją wiedzą, a często także sercem, z uporem i oddaniem kształciliście nasze umiejętności. Uczyliście nas wytrwałości, dodawaliście odwagi, zachęcaliście do działania. Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze nasze zachowanie świadczyło o wdzięczności, jaką chcemy dziś wyrazić, ale z całego serca doceniamy wysiłek, który włożyliście w naszą edukację. I za to jeszcze raz dziękujemy. Nasze podziękowania w imieniu swoim i wszystkich absolwentów naszego gimnazjum kierujemy do obecnych i nieobecnych dziś nauczycieli. Prosimy pedagogów wymienionych przedmiotów oraz pozostałych pracowników szkoły o przyjęcie dedykacji i drobnych upominków. O wręczenie prosimy panią wicedyrektor Annę Ludwikowską-Wierzchowiec. Dziękujemy paniom z języka polskiego za godziny spędzone przy rozszyfrowaniu znaków gorszych do czytania i zrozumienia niż egipskie hieroglify, które pojawiały się na prawie każdym wypracowaniu, oraz wiarę w to, że w końcu zapamiętamy słowa Mikołaja Reja: Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Zapraszamy panią Ewę Ziewiec, Alinę Woniakowską, Agatę Morbul, Barbarę Pleszewską, Dorotę Przysiężną-Bator, Beatę Rzeczkowską-Znamirowską.
Dziękujemy Pani i Panu z historii WOS-u za szczegółowe przypomnienie około miliona 825 tysięcy dni z życia człowieka, co składa się na ostatnie 5 tysięcy lat. Również za to, że nawet obudzeni w środku nocy wiemy, iż chrzest Polski odbył się w roku 966. Zapraszamy Panią Ryszardę Litwinowicz i Panów Piotra Skowronka, Andrzeja Ormiańskiego i Jarosława Tarnowskiego. Matematyki, za wytrwałość i stalowe nerwy przy sprawdzaniu naszych prac, z których nadzwyczaj często wynikało, że pierwiastek ze 100 to każda liczba różna od 10, a rzekome 2 plus 2 może się równać 5. Zapraszamy Panie Bożenę Konopkę, Elżbietę Świętanowską, Ewę Lewosz, Ninę Skibińską i Pana Leszka Wilka. Dziękujemy Pani z fizyki za dostarczenie niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania adrenaliny przez okrągłe lata, jak i dodatkowego stresu przed każdą lekcją oraz często potrzebnych żartów dla rozładowania napięcia. Niestety nie tego w przewodach elektrycznych. Zapraszamy Panią Elwirę Sekułę. Dziękujemy Paniom z chemii za niepraktykowanie wielu niebezpiecznych doświadczeń chemicznych. Pomimo tego, że ominęło nas zapewne niezwykłe widowisko, szkoła wciąż stoi na swych pierwotnych fundamentach, a nie w powietrzu i do tego jest w jednym kawałku. Zapraszamy do nas Panią Anitę Kozinę i Elżbietę Piaskowę. Geografii za wybaczanie malutkich pomyłek, kiedy to okazywało się, że Nowy Jork jest stolicą Egiptu, a Himalaje są chlubą Ameryki Południowej. W równej mierze dziękujemy za wszelkie próby przyswojenia nam mapy, chociażby nazwy własnej miejscowości. Zapraszamy do nas panią Aleksandrę Cioch i pana Edwarda Szwasta. Dziękujemy Paniom od biologii za ukazanie bogactwa przyrody w otaczającym nas świecie, ciekawe lekcje ekologii i genetyki, za wspieranie w trudnych chwilach, za zrozumienie i cierpliwość oraz za ciepło i spokój, którymi nas bezustannie otaczały. Zapraszamy do nas Panią Bernadetę Wolańską, Krystynę Ormiańską, Elżbietę Szewczak i Renatę Zamkową. Panią z języków obcych za wpajanie nam do głów zasad gramatyki, jak i ciężkie próby nauczenia nas wymowy słów niemieckich czy angielskich, za poczucie humoru, dzięki któremu łatwiej było przebrnąć przez ten językowy labirynt oraz za cierpliwość przy całokształcie tej pracy, która bądź co bądź jest wciąż syzyfowa. Zapraszamy do nas Annę Ludwikowską-Wierzchowiec, Annę Rojek, Dominikę Pawełską,
Annę Aleksiejewicz, Barbarę Bach, Ewelinę Czarnecką, Sylwię Dworzyńską-Srokę i Alicję Aleksiejewicz. Sienkiewicz, przepraszam bardzo. Dziękujemy paniom i panom WF-istom za dokonanie niemożliwego, czyli nieliczną ilość obrażeń zarówno fizycznych, jak i psychicznych oraz za rozładowywanie naszej niewyczerpanej energii i sportowego potencjału na sali gimnastycznej, a nie w pozostałej części szkoły. Zapraszamy do nas panie Jolanty Skowronek, Ewelinę Makarską-Zabłocką, Magdalenę Wituszyńską oraz panów Artura Rojka, Dariusza Kotlarza, Bartosza Wituszyńskiego, Zbigniewa Pojaskowego, Tomasza Wanickiego. Dziękujemy pani z plastyki i informatyki za rozwinięcie naszych talentów artystycznych z poziomu przedszkola do poziomu zapewne wyższego i obiektywne ocenianie naszych prac, które z pewnością odbiegały od dzieł Picassa czy Leonardo da Vinci. Zapraszamy panią Edytę Szczyrbę-Goździk. Dziękujemy panu od informatyki i techniki za to, że obsługa komputera już nas nie przeraża, a umiejętności korzystania ze skanera ułatwia nam życie. Za lekcje, podczas których mogliśmy podzielić się naszymi spostrzeżeniami, wyjaśnić wątpliwości, uzyskać odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Zapraszamy do nas pana Mirosława Nowaka. Nauczycielom religii składamy wyrazy wdzięczności za trzymanie nas na właściwej ścieżce duchowej, wszelkie starania włożone w to, abyśmy z niej przypadkiem nie zboczyli i oczywiście za przygotowanie do bierzmowania. Zapraszamy do nas pana Jacka Macewicza i księdza Dawida Górniaka. Dziękujemy panią pedagog, psycholog i logopedzie za profesjonalne porady psychologiczne, kiedy byliśmy bliscy zaawansowanej depresji. Za godziny spędzone przy słuchaniu, dlaczego mamy być mili, grzeczni, użyteczni. Wyjaśniły nierzadko okrutne prawa rządzące światem i wciąż przekonywały nas, by wierzyć w siebie i nigdy nie poddawać się przeciwnościom losu. Zapraszamy do nas panią Barbarę Kuciębę, Urszulę Kalicińską, Barbarę Kraśnicką. W naszej pamięci pozostaną pani bibliotekarki, które wprowadzały nas w magiczny świat książki, służyły pomocą i cierpliwie pomagały dotrzeć do interesujących nas źródeł. Zapraszamy do nas panią Ewę Janczurę i panią Irmę.
Krakowską. Dziękujemy paniom ze świetlicy za to, że zawsze tam mogliśmy poczuć się bezpiecznie, za okazaną pomoc w rozwiązywaniu różnych typowych i nietypowych problemów, za serce zawsze otwarte dla nas. Zapraszamy panie Marię Zapotoczną, Annę Piwowarczyk, Dorotę Rzeżowską-Szot i Marzenę Makarską. Dziękujemy paniom sprzątaczkom za ład i porządek, za niesamowite opanowanie przy wysłuchiwaniu kolejnych wymówek, w których staraliśmy się wyjaśnić, dlaczego mamy na sobie brudne obuwie. Zapraszamy do nas panią Wandę Fergisz, Bogumiłę Turkiewicz, Stanisławę Panicz, Bożenę Prus. Dziękujemy panom konserwatorom za wytrwałość oraz w odnowie zbitych szyb, dziurawych wykładzin, pomalowanych stołów i naprawie wszelkich usterek, do których nasze ręce czasem się przyczyniły. Zapraszamy do nas Mirosława Balickiego i Andrzeja Wójtowicza. Dziękujemy paniom higienistkom za nieprzeciętną dyscyplinę wewnętrzną w sytuacjach, kiedy krzyczeliśmy w strachu i panice przed zastrzykiem oraz za nadszarpanie nerwów przy sprawnej organizacji dokumentacji medycznej. Zapraszamy do nas panią Krystynę Rzeszowską, Elżbietę Bondarewicz. Dziękujemy paniom sekretarkom za niespotykany spokój i życzliwość, gdy ustawialiśmy się pod sekretariatem kolejkami tak długimi jak za komuny, czekając na załatwienie tych niezbędnych i tych zbędnych spraw. Zapraszamy do nas panią Beatę Reję i panią Bogumiłę Mazur. Drodzy Państwo, i jeszcze ja chciałam od siebie bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Była tu z nami, ale obowiązki wezwały, nie ma jej już, pani Ani Ligockiej. Pani Ani Ligockiej, która była szefową, skarbnikiem i dobrym duchem, przedstawicielem wszystkich rodziców. Dzięki pani Ani tu się wszystko udawało, co wymyśliliśmy i dla pani Ani, chociaż jej tu nie ma, bardzo proszę o ogromne brawa dla pani Ani Ligockiej. Moje podziękowania. A na sam koniec dziękujemy wszystkim dyrektorom i wicedyrektorom naszego gimnazjum za ciepłą atmosferę, której łatwiej odróżnialiśmy dobro od zła, za zainteresowanie i troskę, dzięki którym omijały nas niebezpieczeństwa, za siłę, która pozwalała nam być godnymi ludźmi, za niewyobrażalny dla normalnej istoty żywej trud włożony w utrzymanie pod kontrolą naszej szkoły oraz radzenie sobie z ogromną presją, jaką był stres związany z wynikami egzaminu gimnazjalnego. Zapraszamy do nas. Piotra Skowronka, Edwarda Szwasta, Annę Ludwikowską-Wierzchowiec, Ewczak, Barbarę Jabłońską, Jolantę Wojnarską, Bożenę Wilk. A o wręczenie podziękowań prosimy panią burmistrz Dorotę Przysiężną-Bator i wiceburmistrza Marcela Gołujewicza.
Szanowna dyrekcja, drodzy nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły, mamy nadzieję, że zapiszemy się w Państwa pamięci pozytywnie i ciepło. Dziękujemy po raz ostatni. Zatem ważne są te dni, na które czekamy. One przyniosą z sobą coś nowego, być może lepszego i piękniejszego niż to, co minęło. Prosimy wszystkich obecnych o wysłuchanie kolejnych piosenek. Dedykujemy je zarówno wszystkim uczniom, jak i wszystkim nauczycielom. Thank you.
Szanowna dyrekcjo, drodzy nauczyciele, wszyscy pracownicy szkoły. Nasze gimnazjum ma za sobą drugą historię 20 lat istnienia. Dlatego przygotowaliśmy dla Was jeszcze jedną niespodziankę. Tym razem będzie to prezentacja, której celem są nie tylko wspomnienia, ale także skłonienie wszystkich tu obecnych do zadumy. Popatrzmy, poszukajmy na zdjęciach siebie i naszych znajomych oraz pomyślmy o tym, jak szybko mija czas. Dyrektor, drodzy nauczyciele, koleżanki i koledzy, kochani rodzice, mili goście. Pożegnanie to czas rozwiązań i refleksji. Smutny, ale jak wiele wnoszący w życie każdego człowieka. Gorzki, ale nieunikniony. Czy więc tylko smutek i gorycz przepełniają nasze serca? Nie. Towarzyszy im radość. Radość, bo mogliśmy stanowić cząstkę tej szkoły, bo poznaliśmy wyjątkowych ludzi, bo doceniono nas i wysłuchano. Bo pokazano nam właściwą drogę życia. Nauczono, jak bezpiecznie pokonywać jej wyboje i nieoznakowane zakręty. Chciałabym kiedyś tu powrócić. Chciałabym kiedyś tu zapukać. Porozglądać się dookoła, by dzisiejszy dzień odszukać. Nastąpi teraz moment szczególny, uroczysty i ważny. O zabranie głosu prosimy panią wicedyrektor Annę Ludwikowską-Wierzchowiec. Kochani gimnazjaliści, nie zwracam się tu tylko do tegorocznych absolwentów, ale do nas wszystkich, którzy w jakiś sposób z tym gimnazjum związani jesteśmy. Fakt, że jest nas tu dziś tak wielu, tak wiele, świadczy o tym, że to nasza szkoła, nasze miejsce, nasze emocje, nasze wspomnienia, nasze myśli i nasza praca. Dzisiejsza uroczystość to projekt. Projekt, który każdego roku, odkąd tylko istnieje gimnazjum, był realizowany przez uczniów. Nie jest inaczej i w tym roku. Trzecie klasy zorganizowały projekt pod
hasłem Gimnazjum Moja Młodość. I dzisiejsza gala, dzisiejsze spotkanie jest podsumowaniem tego właśnie projektu. Chciałabym w tym momencie bardzo serdecznie podziękować uczniom i wychowawczyniom, które nabiegały się i natrudziły, ale szczególnie serdecznie proszę oklaskiwać Ninę Skibińską, bo to ona jest mózgiem całej operacji, bo to spiritus movens z dzisiejszego spotkania. Nina, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Choć absolwentów zostało tu już niewielu, to pozwólcie, że jeszcze dwa słowa do Was, drodzy absolwenci. To ostatni dzień w szkole. W tej szkole, ale przecież to nic smutnego. Przed Wami kolejne szkoły, przed Wami kolejne książki, kolejne wyzwania. Przed Wami kolejni ludzie, których poznacie. Przed Wami kolejne emocje, których doświadczycie. Przed Wami kolejne miłości i kolejne przyjaźnie. Dbajcie o nie. Szanujcie swoje przyjaźnie, a zwłaszcza tę najważniejszą, tę, która trwa od 16 lat. Przyjaźń waszych rodziców, bo choćby nie wiem co, choćby wydawało się, że oni są nastawieni nie tak jak trzeba, że są przeciwko wam, to są najtrwalsze odpowiedzi w waszym życiu. Najtrwalsze i najwierniejsze. Waszych rodziców szanujcie najbardziej na świecie. Moi drodzy, chciałabym, aby tutaj posłużę się asnykiem, który wołał: szukajcie prawdy jasnego płomienia, szukajcie nowych, nieodkrytych dróg. Szukajcie, szukajcie i znajdujcie. Realizujcie swoje marzenia. Zdobywajcie, zdobywajcie wiedzę. Kreujcie świat. Bądźcie krytyczni. Obserwujcie i wyciągajcie wnioski. I zmieniajcie ten świat dla was i dla nas. My już świata nie zmienimy. To jest wasze zadanie. Jako takie życzenia i takie motto na dalszą waszą drogę, bo przecież wiele, wiele jeszcze wyzwań przed wami, przyjmijcie cytat, bo ja dzisiaj będę cytowała i czytała wiersze za chwilę. Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo uśmiechem można otworzyć każde serce i wiele drzwi. Państwo, że przeczytam wiersz. Wiersz, który jest świeżutki, który powstał w maju tego roku i autorem którego jest ktoś spośród nas, ale autor nie chciał się ujawniać. Znów remont szkoły. Można dostać szału. Kolejne trzeba policzyć dziś straty. Tym razem rozbił się wazon z kryształu, w którym po świętach tuliły się kwiaty. 1000 kawałków podłogę pokryło, 1000 promieni odbyło się w sali i jedna myśl tylko. Jak dobrze by było okruchy pamięci choć w części ocalić. Ktoś się pochylił nad szkłem z wielką troską, ruchami zmiotki zaczął sprzątanie, paciorki złożyły się w kalejdoskop. Światło maluje obrazy na ścianie. Tu grupa uczniów na pierwszym apelu, tam na wycieczce słodka pokusa. Jest twarz skupiona na szkolnym panelu i złoty warkocz w oknie gimbusa. Wszystko się miesza. Mundurki, laurki, ktoś w adidasach, ktoś na obcasach, tu lekcja chemii, rurki, menzurki, tam zaś historia. Od sasa do lasa. Na kilku obrazkach car Piotr z bujną brodą, niczym z portretu wieszcza lub barda. Na innych biegacze tęskniący za wodą, dopingowani przez króla Edwarda. Wciąż nowe projekcje wesoło drgają, bez planu, bez kadru, raz ciemniej, raz jaśniej i oczy zdumione jakby pytają, czy to są bajki jakieś, czy baśnie. A to jest tylko chwilowe złudzenie. Ostatnie zawisło zdanie na ustach. Szkoda wazonu, lecz próżne żalenie. Ta nasza szkoła i tak już jest pusta. Ona jest pusta, bo dziś ostatni rocznik kończy tą szkołę. Dziś wychodzą ostatni absolwenci i od roku szkolnego 19-20 o gimnazjum nie będziemy mówić. Ale dziś mamy koniec, a był początek. A na początku był on, pierwszy dyrektor. Tworzył, przez całe lata był dyrektorem i nie wyobrażam sobie, żeby na dzisiejszej uroczystości nie poprosić.
prosił o zabranie głosu. Pan Piotr Skowronek. Dziękuję pani dyrektor przede wszystkim za zorganizowanie tej uroczystości, ponieważ jest to taka symboliczna chwila. Sam nie wiedziałem, że się tak wzruszę, więc w imieniu wszystkich nauczycieli, wszystkich pracowników naprawdę bardzo pięknie dziękuję za to spotkanie, za możliwość przeżycia ostatniego roku szkolnego w gimnazjum. Jestem współzałożycielem gimnazjum w Kietrzu. Było to 20 lat temu. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy brali udział w organizacji pracy gimnazjum. No, gdybym zaczął wymieniać, to przy każdym nazwisku musiałbym powiedzieć kilka słów i to by po prostu poszło w nieskończoność, jeżeli chodzi o czas. Także dziękuję wszystkim, ale najbardziej dziękuję temu, z którym zakładałem to gimnazjum, świętej pamięci staroście Gubczyckiemu Józefowi Kozinie, który był ze mną, kiedy organizowałem Radę Pedagogiczną, był ze mną, kiedy przygotowywaliśmy budynek, który pomagał mi w przekonaniu rodziców nieprzekonanych do tej idei, że nagle w ośmioklasowej szkole przerywają uczniowie po szóstej klasie cykl kształcenia i przechodzą do gimnazjum. Nie było to łatwe. Chciałbym podkreślić, że jestem zdecydowanym zwolennikiem systemu 6, 3 i później 3. Z tego względu, no oczywiście, że byłem przez 13 lat dyrektorem i nie wypadam jako dyrektorem gimnazjum i nie wypada mi mówić inaczej, ale proszę Państwa, proszę sobie uświadomić, dzisiejsi absolwenci mają ten jeden rok młodości dłużej. Ich rówieśnicy, młodsi koledzy o rok, oni po prostu już zostają rzuceni na wielką wodę. I to jak rzuceni? No rzuceni z takich małych klas, w małych wiejskich szkołach, w których jest po 6-7 uczniów w klasie. Proszę Państwa, można oczywiście się ze mną nie zgadzać, ale ci uczniowie, którzy uczyli się przez 8 lat w takiej małej klasie, ja się boję o nich, czy oni dadzą sobie radę potem w liceum, potem w szkole zawodowej, potem w technikum. Zobaczymy, będziemy trzymać kciuki i za jednych, i za drugich. Proszę Państwa, było to, co pozostało. Ja dziękuję tutaj pani burmistrz Dorocie za to, że ta baza, która tutaj jest, to nie będzie dom spokojnej, złotej starości, tylko to będzie nadal szkoła. I te piękne tabla, wspaniałe tabla będą miały gdzie wisieć, prawda? Co pozostanie? No proszę Państwa, nie będę ukrywał, że lokalizacja basenu, krytej pływalni, lokalizacja Orlika, lokalizacja innych rzeczy, no to była między innymi zasługa moja, zasługa wtedy wiceburmistrza Józefa Koziny. I to, że ta pływalnia czy ten Orlik, że będą w Kietrzu, to było wiadomo, ale gdzie, no to już trzeba było o to zadbać. Tutaj stworzyła się wspaniała baza, proszę Państwa, wspaniały zakątek, prawda? Także myślę, że baza szkolna tutaj będzie dalej kwitła, będzie gdzie wracać. Ja mam wprawdzie krawat żałobny z tego względu, że gimnazjum się kończy, ale jestem pełen nadziei, że po prostu będzie dobrze. Jeszcze raz serdecznie, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za tę uroczystość, bo nawet nie przypuszczałem, że się wzruszę. W dniu dzisiejszym na szczególne podziękowanie zasługuje również pani dyrektor Anna Ludwikowska-Wierzchowiec, która poświęciła nie tylko czas, ale i serce dla nas. Dziękujemy, że mimo codziennego trudu codziennie widzieliśmy uśmiech na pani twarzy. Dziękujemy z całego serca.
Zapraszamy do nas jeszcze pana Piotra Skowronka. Powoli dobiega końca nasz apel. Nasze pożegnanie jest dziś podwójne. Ostatni rocznik gimnazjum właśnie przechodzi do historii. Publiczne gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki w Kietrzu także staje się historią. Możemy zrobić tylko jedno. Pamiętać i zachować w sercu ciepłe wspomnienia, myśląc o latach, które tu spędziliśmy. Wreszcie nadszedł czas na opuszczenie szkolnych murów. Choć chwila ta zamyka pewien rozdział naszego życia, nie możemy mówić tu o końcu. Teraz możemy powtórzyć słowa Winstona Churchilla. To nie jest koniec. To nawet nie jest początek końca. To dopiero koniec początku. Wchodzimy w nową erę naszego życia, lecz na zawsze zapadnie w pamięć nam wszystkim tu obecnym ta szkoła. Być może istnieją miejsca piękniejsze, ale to wszystko wokół jest nasze. Teraz mamy dla Państwa niespodziankę. O niej opowie pani Anna Ludwikowska-Wierzchowiec. Szanowni Państwo, być może zwróciła Państwa uwagę taka dosyć niecodzienna dekoracja, która tutaj cały czas była. Co też to może być? Już cieszę się, że pan Piotr Skowronek, pan dyrektor, powiedział o tym, co zostanie. Ale zostanie nie tylko w głowach, drodzy Państwo. Zostanie bowiem coś materialnego. Zostanie, drodzy Państwo, kapsuła czasu. Czyli coś, co wszyscy możemy tutaj złożyć teraz nasze myśli. Ja jako pierwsza wrzucę tutaj wiersz, który przed chwileczką przeczytałam. I pozwólcie, że jeszcze odczytam list. List dla tych, do tych, którzy być może odkopią naszą kapsułę za 100 lat. Kochani, w dniu 19 czerwca 2019 roku spotkaliśmy się, by po raz ostatni pożegnać rok szkolny w gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki w Kietrzu, który dla wielu z nas był czasem wytężonej pracy oraz nauki. Doświadczaliśmy oczarowania tajemnicą, poszukiwaliśmy prawdziwej sztuki i nauki. Każdy odkryty sekret wzbudzał zachwyt i zdziwienie. Jakże piękne jest odnajdywanie prawdy i mądrości w różnych dziedzinach naszego życia. Spełnialiśmy swoje marzenia, które stały się dla nas wszystkich nową rzeczywistością. Gimnazja powstały we wrześniu 1999 roku. Początki faktycznie były niełatwe, ale wszyscy podołaliśmy temu wyzwaniu. Zdajemy sobie sprawę, że współcześnie szkoła to nie tylko miejsce nauki, ale i przestrzeń rozwoju osobistego. Dla nastolatków gimnazja okazały się środowiskiem najbardziej odpowiednim do realizacji zadań charakterystycznych dla okresu dojrzewania. Każdy sukces i każde dobro, jakie tu się dokonywało, było naszym wspólnym udziałem. Razem budowaliśmy wizerunek naszej szkoły. Dobry wizerunek. Chlubą naszej szkoły są ludzie z nią związani. Wspaniali nauczyciele i wychowawcy oraz uczniowie, wśród których jest wielu aktywnych i kreatywnych uczestników życia społecznego i gospodarczego, nie tylko w naszej gminie, lecz również w całym regionie, w ojczyźnie i poza jej granicami. Pantarei, wszystko płynie i czas płynie, goniąc nieskończoność. Kolejne etapy życia kiedyś się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Warto ciągle cieszyć się darem życia i pisać tego życia ciąg dalszy. Trafnie Wisława Szymborska napisała, iż księga zdarzeń zawsze otwarta w połowie. Mijający czas porządkuje te wspomnienia, dodaje im blasku i wartości. W pamięci pozostają ludzie i zdarzenia. Nie zapominajcie o przeszłości, o dorobku, historii szkolnej, o poszanowaniu tradycji i pielęgnowaniu wspomnień. Warto zachować w sercu dobre wspomnienia. Nauczyciele i uczniowie gimnazjum imienia Tadeusza Kościuszki w Kietrzu. Taki list chcemy przekazać w naszej kapsule czasu tym, którzy być może kiedyś tę kapsułę znajdą. Kapsuła będzie się znajdowała przed szkołą, przed głównym wejściem do budynku szkolnego. Maciek mi tutaj pomaga. Jak nam się nie uda, to zaraz sobie poradzimy. Maćku, pokaż jeszcze proszę. O, Jonatan. Przepraszam. Przepraszam. Pani burmistrz tu kiwa głową. Naprawdę, to wstyd jest. Drodzy Państwo, więc kapsuła będzie wkopana i kapsuła będzie się znajdowała tu, pod tą pamiątkową tablicą. Marzę, aby cofnąć czas. Nie po to, by coś zmienić, ale przeżyć jeszcze raz. Gimnazjum w Kietrzu 1999-2019. I myślę, że już w poniedziałek
we wtorek będzie można przyjść i zobaczyć, że rzeczywiście kapsuła zakopana i pamiątkowa tablica. Jonatan, czy udało nam się już otworzyć kapsułę? Już nam się prawie udało. Szanowni Państwo, ja mam dla Państwa propozycję. Jeżeli macie jakąś refleksję, jakieś wspomnienie, jakąś myśl, którą chcielibyście się podzielić z tymi, którzy to kiedyś, mam nadzieję, znajdą, to zaprosimy Państwa, tam jest stolik, długopis, karteczka, jak to w szkole, abyście Państwo zapisali, wrzucili i aby Wasze wspomnienie nigdy nie zostało zapomniane. Zaczynam i wrzucam list, który przed chwilą przeczytałam. Ja nie wiem, czy to już jest moje ostatnie słowo dzisiaj, tak? Nina kiwa głową, że już więcej już nie będę się myliła. Kochani, ja bardzo się cieszę, że was wszystkich widzę. Niektórych po roku, innych po dwóch, jeszcze innych po wielu, wielu. Bardzo jest nam miło, że jesteście. Bardzo się cieszymy. Za temperaturę przepraszamy, ale w końcu mamy wiosnę. Lata jeszcze nie mamy. Zrobiliśmy co w naszej mocy, żeby troszkę Państwu tę temperaturę ochłodzić, ale myślę, że i temperatura serc tutaj zrobiła swoje. Bardzo, bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Zaprosimy zaraz wszystkich tu obecnych do pamiątkowego zdjęcia przed budynkiem szkoły. Na dole czeka na nas słodki poczęstunek, a w gablotach liczne zdjęcia i pamiątki, do pooglądania których serdecznie zapraszamy. I tak kończy ten rok szkolny, ostatni rok szkolny w gimnazjum. Żegnając się już dzisiaj, życzymy dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu, administracji szkoły, rodzicom, koleżankom i kolegom dobrego, bezpiecznego wypoczynku, odprężenia psychicznego, wielu bogatych przeżyć w okresie wakacji, dużo radości, miłości i wielu sukcesów. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Gdzieś, kiedyś. Do widzenia. Zapraszamy wszystkich.